Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, witajcie moi drodzy w grze Man Eater. Słuchajcie, nasz rekinek na razie jest bardzo elektryczny, ale myślę, że możemy sobie tutaj nieco popróbować go pozmieniać. Tu mamy te zęby kościane. Zobaczymy, jakby on wyglądał w tym drugim. Czekajcie, tego zmienić nie mogę, to mogę zmienić. Tylko, że wtedy tracę jakieś tam bonusy, nie? Dobra, na razie zostaniemy przy tym elektrycznym, bo jestem po prostu ciekaw, jak on będzie. Znaczy, muszę pozbierać pozostałe elementy tego kościanego. Jakiegoś cholernika złapałem. Gdzie jesteś? Kurde, zaczepiał. Dobra, gdzie my mamy się udać? Czy ktoś to wie? Szafirowa Zatoka. To jest tu. No to dobra, to płyniemy tutaj w lewo. W takim układzie. Zobaczymy, czy się da tam normalnie przepłynąć. Źle popłynąłem. Makrelka. Zawsze warto sobie po drodze coś wciągnąć. Znowu źle płynę. Ależ oczywiście przecież. Stanie mi na drodze do szafirowej zatoki, czy nie? Dobre pytanie. Na razie cisza, spokój. Sapphire Bay's famous Pier 1 provides visitors with plenty of skee ball, popcorn shrimp, and elegantly airbrushed t-shirts. Tu są foczki i żółwie. To takie dosyć kurde konkretne. Dobra, to będzie nasza nowa miejscowa. Tak więc warto by było tutaj ogarnąć, zobaczyć co tutaj jest ciekawego. Jesteśmy już blisko. Tak, tu jest nasza nowa jaskinia. The shark returns to the grotto to focus on personal transformation. Dobra, czy ja coś tu mogę poulepszać? Chyba nie specjalnie na razie. Dobra. Co my tu mamy? Spoko. O, co ja tu mam? Żeby szybciej, żeby dłużej przeżywać na lądzie. To ciekawe bardzo. Ale to co mam, chyba jestem z tego na razie zadowolony, ale to się może kiedyś przydać. Większa na prędkość na lądzie. Dobra, wypływamy stąd. Tu chyba nic na razie nie jestem w stanie ogarnąć. Mam nowe umiejętności. Cóż my tu mamy? Tu się musimy zająć zadaniem, tu się musimy zająć zadaniem. Dobra. Popłyńmy tam, to jest 300 metrów stąd, a więc bliziutko. Tu sobie wtransolimy żółwia po drodze. Tak jest. Jeszcze kupera. A tu jest jeszcze foczka.
Łowcy? To jest chyba moje zadanie. America's largest shark finning enterprise, Mama Maybell Bryant, has collected quite a fleet of recreational boats. Her fail sons, Randall and Tyson, can often be spotted piloting them around Sapphire Bay. A mamy to? Ktoś tu jest zły na mnie? Nie, no zjedliśmy tylko łódkę, no bez przesady. Na dno. The bull shark finds the mako's flavor to be full-bodied and slightly sweet. Dobra. Okej, następne zadanko przed nami. Podałoby się nim zająć. Bardzo ładnie. Tu jest jakiś... Co to jest? Merlin. Mam cię. No i nie zwiałeś. Mówiłem, że nie zwiesz. Coś jest ciekawego. O, musimy sobie rybki pozjadać. To za rekin młot. Zjemcie. Dobrze. Nie ma to jak zjeść te kina. Chodź tu. Jest to piąty poziom. Dobra. Okej. Co my tu mamy teraz do zrobienia? Tu jest gdzieś jakaś krata, którą warto by się pozbyć. Coś ciekawego? Skrzyneczka. To
Proszę bardzo. Sometimes even sharks just need to dirty ball. Jeszcze jedna skrzyneczka. In the kill or be killed world of the sea, performance enhancing mutagens provide benefits that could mean the difference between life and death. Może szybciej stąd wypłynę. To umiejętność po prostu. Tutaj coś mamy ciekawego. Shark is never one to pass up a fat fiesta. Astronos Atlantic, dzień dobry. Highly migratory, with the ability to travel across entire oceans. Why this one would willingly stay in Port Clovis is beyond. Wszyscy chętni, żeby skończyć w mojej paszczy, co? Ja nie wiem, co się dzieje. No, znajdźka tu jest. Some scientists think that sharks are attracted to areas of low magnetism along the coast. Mamy to. A tu jeszcze takie rzeczy są. Zobaczmy, co my tu mamy. Coś ciekawego? Nie zauważyłem. Gdzie jestem? Dobra. Tutaj coś mam jeszcze ciekawego do ogarnięcia. To jest chyba jakiś znacznik miejsca. To mi się przynajmniej wydaje. Niestety na lądzie. As is well known, volleyballs make way better friends than soccer balls, who will stab you in the back the first chance they get. Dobra. Tu coś mamy jeszcze. Z rekinem młotem się trzeba będzie zmierzyć. Okej, pasuje mi to. Już widzę go. Nie
zwiedzony, pięknie. Tu coś jest ciekawego. Not really a gourmand. The bull shark will eat just about anything. Ciekawego. Dobrze. Fajna kotwica. A co my tutaj mamy? Miejscuwa pod wodą. There's no such thing as a recession-proof business, except for the frozen banana stand. Whether boom or bust, the demand for reliable, quality frozen bananas remains a constant. A musimy zjeść 10 ludzi. Thank you.
się naładować żarełkiem. Humans are not sharks' primary nourisher. True hunters hold a deep hatred of wildlife in their hearts. Not more than the shark. Thank you.
nie, załatwili mnie. Fuck. Dobra, jesteśmy z powrotem. No ale w sumie to i tak zaczęła kończyć, ale dobra, wypójmy sobie. Dobra, co my tu mamy do roboty? Tu jest sporo rzeczy do odkrycia, ale no, słuchajcie, prawie 6 level żeśmy wbili. Znaczy, niesławy. Level niesławy. Mamy dużo punktów. Ale nie mam za bardzo co wydać. Tu coś jest. Anyone who has delved into the stomach contents of a shark is acutely aware that they'll eat just about anything. Dobrze. Ktoś się chce ze mną zabawić. Ja umknie. Jest. O, tu jest ten diabelski młyn zatopiony, dobrze widzę. Long a haven for small government ideologues, Port Clovis prides itself in its lax amusement park safety standards. No ładnie, ładnie. Płyniemy tam i zaraz będziemy kończyć odcineczek. Tak jest. Mamy to. Dobra. Moi drodzy, tutaj kończymy na dzisiaj. Mam nadzieję, że się wam podobało. Dziękuję wam za wszystkie wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Dzięki, że jesteście. No i trzymajcie się. Hej i do następnego. Na razie.